Kochani, ja wiem, że trochę klimat palm może dla niektórych nie być takim dobrym tłem na dekoracje bożonarodzeniowe, ale uwierzcie mi, że Amerykanie jak co roku nas zaskakują dekoracjami. Ogromem ich to na pewno. I same dekoracje, które są właśnie w sklepach i później w domach Amerykanów, naprawdę przybliżają ten klimat świąt i jest cudownie, i jest magicznie. I ja Was dzisiaj zapraszam na taki filmik. Jak co roku pokazuję Wam właśnie przepiękne dekoracje, typowo amerykańskie. Chodzę z Wami razem po sklepach, więc już nie przedłużając, idziemy oglądać pierwszy sklep, a na pewno z tą moją małą bździną prosimy Was o łapki w górę, jeżeli lubicie tak samo jak my dekoracje świąteczne. Dobra, lecimy do pierwszego sklepu. Dobra, zaczynamy od Walmartu. Jak widzicie, bombki za 98 centów tutaj mamy. I tu kiedyś kupowałam Wiktorii właśnie na przykład takie do wodnej choinki. Na pewno pamiętacie z drugiego kanału, jeśli tam nie oglądacie też. Lody, cukierki. Tu się to dopiero wszystko zaczyna. Dopiero co zaczęli rozkładać, ale wiecie co, to moment wszystko znika i chcę zobaczyć oczywiście jako pierwsze wszystko. Wow, jaki gepard, proszę, proszę. Jakie szpilki, zobaczcie. Ja je trzymam. I to są podolarze. Jak widzicie, tutaj mamy też kolibry z piórkami. No jaką chcecie choinkę, to naprawdę można sobie wymyśleć. Tu już mamy coś bardziej takiego elfickiego. Ja oczywiście szukam coś do naszej choinki w górach, tam do nowego domu, bo jedna choinka już, jak wiecie, tam została udekorowana w zeszłym roku, a teraz czas na kolejną. Bardzo ładne są te domeczki, piękne, jak i te bombeczki. Tu mamy, zobaczcie, całą rodzinkę Jezuska, Maryję, Józefa, też bardzo ładne. To też są bardzo fajne takie ozdoby, które przyczepiacie właśnie do gałązek. Na pewno w Polsce też są. No to są moje ozdoby. I to już bierzemy od razu. Chociaż ta choinka w tym nowym domu będzie troszeczkę inna niż tą, którą widzieliście w zeszłym roku. Ale zobaczcie, na przykład te ozdoby też na maksa mi się podobają i może też zakupię parę takich. To jakieś śmieszne te granifery. To też jest bardzo ładne, takie a la żołędzie. Ty zobaczcie, jakie robi śmiechoty. Ale złote. Ale to już mi się mniej podobają. Albo tutaj mamy takie fajne łosie czarne. Też bardzo fajne. Tu zobaczcie, jakie fajne bombki z podpisem. Można to podpisać dla kogoś. Takie, wiecie, bombki w prezencie. O, na przykład dla młodej pary, dla rodziny. O, jak ktoś się spodziewa dziecka. Bardzo fajne te bombeczki. Ornamenty z kościołami. Zobaczcie, jakie fajne. No cudne. O, a tutaj co mamy? Też mamy kościółki, tylko w innej kolorystyce. O, tutaj mamy też takie kościółki metalowe. Zobaczcie. Wow, te są fajne. Te są mega, zobaczcie, ale czadowe. I one są plastikowe, ale no sami powiedzcie, że coś w sobie mają. Te czerwone, te białe.
Mega fajne. Nie wiem czemu, ale mi się na maksa one podobają. Takie, wiecie, takie obskrobane. Piękne są te bombki, naprawdę. Bardzo fajne. To są bombki na takie małe choinki albo na przykład do prezencików, żeby dołączyć. Ranek, ja tego szukałam w zeszłym roku strasznie dużo. Mega jest te koraliki. A tutaj zamiast szczupka na choinkę. I to, co lubię najbardziej, miasteczka zimowe, ale jest fajnych, dużo nowych rzeczy. Śliczne, to jest takie do powieszenia. Mega ładne. No, piękne. Coś mamy. Tutaj mamy, jak widzicie, rodzinkę, świętą rodzinkę, albo podświetlonych, albo tak jak zwykle. Ale pokażę wam parę ciekawych, na przykład jest taka biała z kolorowymi lampkami, albo jest taki L, albo taki krasel na przykład, choinka. A może bałwana ktoś sobie życzy. Jest mega, mógłby się Kasper tym pobawić, ale super to jest. A tu haczyki na skarpety. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells. Te jelonki mi się strasznie podobają, piękne są. Wow, a tutaj cały taki obrazek, taką Kevin. O, nie wytrzymał. Piękne. No i zaczęło się i w Targecie. Jeszcze niektóre rzeczy dokładają, więc pewnie na dniach będę wam tu przyjeżdżać i jeszcze dogrywać rzeczy, ale wiem, że niektóre te rzeczy mogą już zniknąć z półek, dlatego chcę wam pokazać je dzisiaj. W Targecie są zawsze takie sekcje kolorystyczne, tak jak widzicie w tym roku pudrowy róż, taki brokatowy, złoty i biały jest. Tutaj bardzo ładne takie zielone, jak zamszowe, czarne, złote, o,
ale to jest wszystko plastik. Tutaj mamy takie do postawienia też, bałwanki i jelonki. To pamiętam, że było w zeszłym roku. To jest coś nowego, do takich miasteczek. O, a to jest w takim czerwonym kolorze, zobaczcie, z takim śniegiem pięknym, brokatowym. No cudne. Tutaj mamy takie bardziej dziecięce rzeczy, bombeczki różne, zobaczcie, jakie fajowe, nie wytrzymam. I malutkie choineczki, chociaż te choineczki, powiem wam, że z roku na rok są coraz gorsze. O, nie wierzę, zobaczcie. Palma taka, no tego jeszcze nie grali. A fajnie, że jest coś takiego tu na Florydzie. Tu jeszcze te bombeczki takie malutkie. Z roku na rok coraz gorsze są te małe takie choinki typowo. Ja pamiętam, mam sprzed paru lat Wiktorii białą choinkę, jest naprawdę super wygląda. Tutaj mamy coś, mówię po cichu, bo tu niedaleko mnie jest Wiktoria, żeby do elfa coś robić, więc pewnie zakupię to w tym roku, bo jeszcze Wiktoria wierzy w tego elfa, więc wiecie, trzeba korzystać póki można. Tu widzę, że to jest taki kalendarz adwentowy z odliczaniem takich fajnych drewnianych figurek. To super dla dzieci na przykład. Ptaszki, malutkie ptaszki, takie właśnie ma moja mama, chociaż moja mama ma większe, tu są takie bardziej kolorowe. Mikołajów dużo. Tutaj mamy takie ptaszki z nartami. Zobaczcie, i też takie są zamszowe choinki. O, jakie ciężkie, fajne te. Nie, kaspuj, nie wal tak mocno. O Jezu, jakie to twarde jest. No dobra, różnej wielkości. Bardzo fajne te choinki. No brum brum, widzisz? Fajne co? Jest kierownica. Pick-up musi być, jest choinka. Chodź, idziemy dalej, Kasperek, zobaczyć co mają fajnego. Ja już, słuchajcie, na sekcji za dolara. Tam jest za dolara, za 3 i za 5. Można takie ładne kupić dekoracje. 100 lat, drewniane, widzicie, w różnych kolorach. Te są za dolara, te są wszystkie po 3 i te ładne świeczniki, choinki też są za 3. My ciągle poszukujemy choinki na Florydę. I tutaj też można coś wybrać. Całkiem ładne są te choinki. Tu jak widzicie też mamy dekoracje fajowe. Girlandy i wieńce. Tutaj mamy gwiazdy, rozgwiazdy. O, jaka gwiazda dla dzieci fajna. Świecące i bombki się zaczynają. Kasperek, chodź zobacz. Zobacz, Wikusia, dużo jest takich, co były w zeszłym roku. Szybki przegląd bombek, które są dostępne w Targecie. Christmas, Christmas, oh Christmas tree. Christmas, Christmas, oh Christmas tree. Christmas tree, how charming are your branches. Christmas, oh Christmas tree. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, how charming are your branches. Oh Christmas tree. To wszystko było w zeszłym roku. Można sobie było kupić to tak samo, to tak samo. Szukam jakichś nowości. O, tu są jakieś nowe. Tych nie było. No, Mikołaj wchodzący. Kasper go jeszcze nie widział, Wikusia. O, zobaczcie, jakie koniki fajne. Reniferki z szalikami. To jest super. Po 3 dolary takie ładne zwierzątka leśne. Te syrenki też już były w innych latach. Ten wchodzący Mikołaj tak samo był. O, to jaki fajny, bo wychodzi z tej. Super. A tutaj mamy, o, to jest coś nowego. Takiej dekoracji nie było, do zawieszenia na choineczkę. Ptaszki też już były. Dużo widzicie się bardzo powtarza. O, myszki. Myszki są też nowe. Proszę bardzo, jakie myszunie. Za 3 dolary. Tutaj takie. O, zobaczcie, jakie fajne by pasowały nam w góry. O, tutaj mamy dużo nowości. Aniołki. Tutaj takie aniołki. Oh, look, there's a fairy. No, zobacz, jakie malutkie skarpeteczki.
ptaszki takie. To też nowości, nie? Tego nie było. Yeah. Oh, look. Mm-hmm. We are green. O, nie wierzę, zobaczcie. Naszywki, ponczuszki, lody, syrenki. To też już było w zeszłym roku. O, sweterki. One też już były w zeszłym roku. To jest też coś nowego. Takie drewniane, fajne figurki. Pingwinek jest, jelonek jest. Bardzo fajne. Tego chyba w zeszłym roku nie było. Albo były podobne, ale fajnie się błyszczą. One też pamiętam z zeszłego roku. Jednorożce w ubrankach. Chyba też były w zeszłym roku, ale nie wiem. Bardzo ładne. I tu też chyba nie było w zeszłym roku. Zresztą, jak nie pamiętacie razem ze mną, co było, a co nie było, to wstawiam wam linka do zeszłego roku filmiku. Słuchajcie, mojemu synowi zmieniły się gusta teraz ogólnie i bardzo lubi dinozaury, więc chyba... Z gospodarstwa wiejskiego przerzucimy się na dinozaury, ale najbardziej to mu się podoba ten Mikołaj. Więc może choinka u niego w pokoju z dinozaurami takimi? Fajnie by wyglądała. Jestem obecnie w Costco i tu wam za dużo nie będę nagrywać, bo ostatnio też tutaj była Ania z Family Beauty Box, więc możecie u niej zobaczyć, bo ona wam zrobiła całą wycieczkę po tym sklepie. Ale jedną rzecz chciałam wam pokazać. Oni mają najpiękniejsze te... Oni mają najpiękniejsze karteczki, takie, które możecie dołączyć do prezentów świątecznych. Po drugiej stronie się po prostu pisze, dla kogo prezent jest. I oni rzeczywiście co roku przepięknie wydają ten cały zestaw. To jest akurat firma właśnie, którą najczęściej spotkacie tutaj w Costco. I powiem wam, że ja kiedyś kupiłam ten zestaw i słuchajcie, chyba miałam przez 3 sezony. A dawałam prezenty i rodzinie, i sąsiadom, więc rzeczywiście dużo ich tam jest, tych karteczek. No i oni też mają bardzo ładne kartki świąteczne, co można sobie tutaj szybciutko obejrzeć. Zobaczcie, jakie piękne, takie wycinanki, normalnie wyklejanki. Naprawdę, o jest, jakie piękne jest. Naprawdę mają śliczne te kartki. Całe takie zestawy można sobie kupić. No tutaj to możemy poszaleć. Tu mamy, słuchajcie, dekoracje w Michaelsie. Na razie pokazuję wam wstążki, ale wybór jest po prostu ogromniasty. Czy to wstążki na... O, takich jeszcze nie widziałam. No piękne. Z Mikołajem też są. Takich wstążek, takiego wyboru to chyba nigdzie nie znajdziecie. O, to są fajne sweterki takie. Czy do wstążek, czy do prezentów. Choineczki. No piękne. Piękne właśnie te spódnice, o których wam mówiłam. I do tego, zobaczcie, można też poduszki sobie dobrać. I skarpety. Wszystko w jednym komplecie można kupić. Tutaj mamy zawieszki na skarpety. Teraz jest wszystkie światełka. Jak się kupi jedne, drugie się dostaje 50% tańsze. Muszę się mojej mamy zapytać, które by chciała. Bo wiem, że mnie prosiła jakieś, o, są migające. Tutaj są na przykład na zielonej też, o. Białe. No i światełek też jest tutaj od groma. Jest spory wybór, teraz wszystkie girlandy są 30% tańsze. No i tutaj mam ozdobę. Wow, jak się cieszę. Jakie fajne to przezroczyste z plexi. Fajne to przezroczyste z plexi, chyba wiemy dlaczego z plexi, bo teraz wszędzie się plexi używa. Z wiadomych celów. Tutaj są bombki, które na przykład na tych możemy coś napisać albo narysować, a do tych możemy coś wsadzić. O, tak jak tutaj na przykład macie pokazany przykład. Drewniane, fajne bombeczki, które świecą. Tutaj jest, o, tu są bombki, które można samemu pomalować na przykład z dziećmi. To też są takie ozdoby, które można jeszcze przyozdobić samemu. Ale zobaczcie, te choinki są piękne z tej kory. Tutaj mamy, co my tutaj mamy? Tu mamy też bombek a bombek. Takie właśnie bombki kupiłam już. Ciąg dalszy ozdób. Możemy kupić koszyki ozdobne. Jak widzicie, i mnóstwo właśnie tych wieńców na drzwi.
Możemy też zakupić sobie sztuczną gwiazdę betlejemską. Ja zawsze kupuję w Castco prawdziwą i ona mi bardzo długo fajnie stoi, więc jeszcze jej nie było dzisiaj, ale pewnie już niedługo będzie. Pięknie wygląda przed drzwiami, a tutaj moja ulubiona część w Michaelsie zawsze zimowe miasteczko. Takie samo widzieliście na Halloween, więc teraz enjoy przy świątecznym. Jeszcze jakieś śliczne drzewka. One akurat nie są wystawione, ale pięknie wyglądają. Teraz wszystko 30% wrzucę. No i tutaj mamy ozdoby też takie różne do właśnie do wieńcy, do wazonu. Możemy sami sobie zrobić swoje do prezentów. Tutaj takie a la pierniki. No oni tutaj też mają ogromny wybór tego. Zobaczcie te łyżeczki, jakie piękne do odmierzania ciastek czy czegokolwiek. No przepiękne to jest. To jest też mega na serwetki, ale fajne. Już wam nieraz mówiłam, Amerykanie kochają dziadków do orzechów. Możecie kupić każdego, jakiego tylko chcecie. Jestem właśnie w Lowesie. To jest taki typowy sklep. No właśnie, typowy sklep budowlany. Słuchajcie, w szoku jestem, bo mają zabawki też, takie właśnie na prezenty. Tego nie widziałam wcześniej. Moja ulubiona firma zresztą zabawek.
Te zabawki zawsze są pięknie wykonane, drewniane, mega jakości. O, i to właśnie chciałam nawet kupić Kasperkowi właśnie może i na święta. I też widziałam jedną książeczkę, którą już Kasper jedną ma. Te zwierzęta, a też jak widzę są z dinozaurami. No, no. Tu mamy różne światełka. Zobaczcie, z muzyką, nie wierzę w to. No to jest czad. A to? W niebieskich kolorach. Tak jak normalnie kraina lodu. Frozen. O nie, jak są święta. Chociaż powiem wam, że jednak najfajniejszy jest ten czas przed świętami. A to? No, tu mamy Frozen akurat. Bardzo ładne wycieraczki. Zobaczcie, tu są wycieraczki. Super. No i tutaj cała wystawka takich dekoracji na zewnątrz, które mnóstwo miejsca zajmują. Dlatego ja wolę zawsze te dmuchane. Te dmuchane, jak widzicie, są tam, ale to zaraz do nich przejdziemy. Idziemy na choinki. Ja w ogóle choinki szukam w tym roku. Wiem, że widziałam właśnie tam w górach idealną choinkę do nas do domu teraz, żeby kupić. Zobaczymy. Tutaj mamy wszystkie dmuchańce. Tutaj mamy światełka też na dom właśnie, żeby założyć. No jest tego, słuchajcie, od groma i ciut, ciut tych światełek. Tutaj mamy jeszcze też takie stojące, takie bardziej metalowe. Też tego jest bardzo tutaj dużo. Jak widzicie, o, tam mamy Jezuska. No i tutaj Mikołaje. No a ja teraz wchodzę w choinki. Najfajniejsze są, słuchajcie, w Lowsie te okularki. One tworzą właśnie wszędzie Mikołaja. Jeżeli spojrzycie na drzewko czy na jakieś inne światełka, no czekajcie, zobaczcie. Ja wam zaraz to pokażę. O, widzicie? Mikołaje. Wszędzie są Mikołaje. Są Mikołaje, są bałwany i inne fajne rzeczy świąteczne. No i ogromniaste candy cane, które są podświetlane. Typowe amerykańskie cukierki świąteczne. O, i to jest bardzo fajna rzecz. To już jest, słuchajcie, od zeszłego roku. Takie blaszane albo też wiklinowe widziałam. Obudowy do choinki. Zamiast takiej jakby spódnicy, czyli takiego materiału, który zawsze kładłam, można właśnie sobie dać taki metalowy, fajny, taką fajną obudowę, która zasłania po prostu ten stojak albo donicę, w zależności jaką choinkę macie. To też jest bardzo fajne. Oczywiście poduszki z czerwonym pick-upem, muszą być grane. Ale wiecie, czego ja zawsze szukam w Lowsie? Zawsze szukam zimowego miasteczka. Gdzieś powinno ono tutaj być, bo jeszcze go nie znalazłam. To jest fajne jako dekoracja do powieszenia. Wszystkie renifery świętego Mikołaja. Jest, dobrze słyszałam! Jest miasteczko. Tu zawsze wystawiane są wszystkie te właśnie rzeczy, które można zakupić. Powiem wam, że chyba najbardziej się opłaca kupować te rzeczy w Walmarcie. Jeżeli ktoś jest nowy tu w Stanach, to polecam wam, bo oni mają równie efektowne, pięknie wykonane. W sumie tak samo jak na przykład w Lowsie czy w Michaelsie. W Michaelsie chyba są najdroższe te miasteczka. O, my mamy właśnie takich drwali. Zobaczcie, oni... One niestety nie działają, ale oni normalnie piłują to drewno. Na pewno też mamy jeszcze jakieś tam inne. O, to jest też bardzo ładne. To jest super. Też niestety się nie świeci, ale zobaczcie na przykład to. Hmm.
czat, święty Mikołaj. Na Florydzie, proszę bardzo. W końcu ktoś pomyślał. Proszę bardzo. Typowo floryckie ozdoby, nawet jest i palma ze światełkami. No tutaj to dali czadu. A jesteśmy w Home Depot. Home Depot to znowu taki drugi sklep budowlany, ale oni też zawsze mają bardzo fajne dekoracje. Wow, jaki tam jest renifer wielki. To jest gigantyczne, powiem wam szczerze. Też są choinki, z tego co widzę, chyba nawet i troszkę tańsze niż tam były. Tutaj mamy dużo bardzo fajnych, świecących. O, to jest super. To moja koleżanka, słuchajcie, kupiła. I naprawdę bardzo to fajnie działa, bo to się zapali i to się samo po prostu nakręca, ten brokacik. Taka jakby śnieżna kula, śnieżny domek. O, a tu jest wersja z choineczką i z ciasteczkami. Też mamy kulę. To jest fajne na jakieś różne właśnie imprezy, na przykład dziecięce, bo to jest jak kula dyskotekowa. Jak widzicie, to po całej ścianie się rozkładają te wszystkie napisy i postacie. Oczywiście kolejki świąteczne my taką mamy. Dobrze nam służy. No i mnóstwo, mnóstwo grających śmiesznych maskoteczek. O, niestety nie działają niektóre. Banana. Co wybieracie? Ja kocham awokado, więc spróbujemy awokado. Są ładne, zobaczcie. Przejdźmy dalej, tam samochód Griswoldu. Tutaj mamy bardzo pachnące szyszki. Ja je uwielbiam kupować, bo one naprawdę taki fajny klimat wprowadzają do domu. Tu jeszcze też takie ciekawe, nie wiem, dajcie znać, czy są w Polsce takie jakby a la bombki i to się wbija na przykład w ogródku gdzieś przed domem na baterie słoneczne. To jest też bardzo fajna sprawa. Dużo mniej jest tych rzeczy niż w zeszłym roku na przykład. Taki mniejszy wybór jest, tak jakby widać, że może to, co im zostało. Znaczy jest trochę nowości, bo nie widziałam ich w zeszłym roku, ale oczywiście jest tego dużo mniej. Jeszcze zobaczymy tutaj, czy coś mają. Bardzo dużo tych choinek, tego wszystkiego jest. No tutaj mamy jeszcze tego dużo, tych właśnie wieńcy. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. Oh, the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.